Chyba nie do końca się spodziewałam, że to tak się rozwinie, wiesz, że pójdę na, na ten casting do programu Idol i nagle rzeczywiście będę w tej dziesiątce, a finalnie będę, będę druga i że tak wiele się na mnie skupi, bo w pewnym czasie to rzeczywiście najwięcej na mnie się skupiło uwagi. Mhm. Um, a i tak jestem bardzo wdzięczna, że nie wygrałam tego programu, bo Ala miała po prostu najgorzej. Ale zobacz, Ali. Ale gdzieś tam miałem jakiś epizod muzyczny parę lat temu, gdzieś jakaś piosenka się pojawiła w radiu, ale to był epizodzik, jakby to też. Mam wrażenie, że każdy z nas oczekiwał, że wy zdmuchniecie. Te wszy tych wszystkich dinozaurów z nasze naszej sceny muzycznej, że Lady Punk będzie się czuł za zagrożony, że Krzysztof Cugowski nie będzie mógł spać po nocach, bo oto przychodzą młodzi, a tu nie, nic z tych rzeczy. Młodzi się pojawili, nagrali tam z dwa, trzy singielki i cisza. I mimo. Ale widzisz, podobnie było w, w Wielkiej Brytanii. Pierwszy zwycięzca, idola, Will Young. Mhm. No tak. Wiesz. To jest tak, że rzeczywiście, po pierwsze, u nas nie było takich pieniędzy przy przy idolu i później chociaż świetnie był zrobiony ja tutaj do tego się nie czepiam natomiast później przy tych i przy tworzeniu jakby całości na koncerty Will Younga y, chodzi ludzie na, y, na stadion przypomnij mi nazwę e, stadion na Wimbledonie tak tak, tak 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 Mhm. Mhm. Czy my zagraliśmy na Wimbledonie? No nie. A na narodowym jakby, Czy ludzie widzisz... kupili bilety na nasze koncerty? Tak, wyobraźmy sobie sytuację, wiesz, no, m, Taco wypełnił narodowy. Tak. Myślę, że gdyby wziąć wszystkie gwiazdy i Dola i zrobić wielki koncert z pompą, to byście zapełnili? Narodowy? Hmm? Nie wiem, może. Co, może właśnie jakiś dobry biznes może. wymyśliliśmy.